Głośne transfery polityczne na polskiej scenie są niemal tak gorące jak te sportowe, no może pieniądze trochę mniejsze. Szczególnie wtedy, kiedy polityk partii opozycyjnej postanawia stanąć w jednym szeregu z działaczami partii rządzącej. W studiu w programie jest Dnia na Dzień. Goście, Kabaret Otto, 66% składu. Andrzej Tomanek, Wiesław Tubaczewski, witam serdecznie. Dobry wieczór. Tak. Można kłamać tak zacięcie jak polityk w parlamencie i z niewinną miną całkiem przenieść stanu pod Suwałki. To panów tekst. Tak czy nie? To naszego kolegi Ryśka Makowskiego. Aha. Ale gdzieś zaśpiewany? Czy wygłoszony przez panów? Ja już nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Dobra. Jestem zaskoczony, nie pamiętam, naprawdę. Jestem zaskoczony tym fragmentem tekstu. No dobrze, tekstu. Ale tak przypuszczam, pasuje, że to prawda? W jego stylu napisane. Pasuje, tak, prawda? No i co tak, sobie politycy skaczą między jedną partią a drugą? Nie przeszkadza to zupełnie. No, dla dobra wyborców. Wyłącznie. No przecież chcą realizować swój program, żeby wyborcy byli zadowoleni i szczęśliwi. Przecież oni to dla nich robią, żeby było lepiej. Mm-hmm. No i co, my jesteśmy dzięki temu szczęśliwsi? Nie no, szczęśliwsi to jesteśmy w wyniku własnych działań zazwyczaj, a nie w wyniku działań innych osób, polityków szczególnie. Chociaż nie, no bez przesady, no. Cały czas coś się dzieje. Ale tu się liczą jeszcze jakieś w ogóle punkty, ilość właśnie posłów, ilu jest, bo w tej chwili SLD stało się chyba trzecią klubem, siłą, tam, prawda? Trzecią siłą w parlamencie. Na równi z PSL-em, z tego tak. Co wiem, także tutaj to 30, wszystkie 30 te przejścia są bardzo istotne jednak. Także. No ale dla polityków to... Oni się nie obawiają, że na przykład wyborcy powiedzą, no nie, no ale sorry, no przecież myśmy głosowali na przykład pana Elsnera z twojego ruchu, a nie z SLD. To co zagłosują? No zawsze mogą powiedzieć, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Mhm. Bo jest takie powiedzenie. No jest takie powiedzenie. No i myślę, że oni wtedy korzystają z tego, albo korzystają z tego, że ludzie mają, wyborcy mają krótką pamięć, bo tak naprawdę wyborcy podobno pamiętają rok do tyłu. To zaraz to, już nie będą taki bezpieczny czas to jest tak rok, tak? Rok. Po roku już rok mogę zmienić, nie? Potem już można. Czyli nie, ale, ale... Złapałem się na tym, że patrzyłem teraz na ten felieton, na ten materiał i byłem zdziwiony, że już zapomniałem na przykład, że pan Bartosz Arłukowicz przeszedł z SLD, że... A to był jeden z takich, wiesz, ważniejszych. Że pan Ryszard Czarnecki był w ZHN-ie, no i tak dalej. I w samoobronie tak, jeszcze może, był przecież. Może dla... No tak. Może dla pana Elsnera to właśnie jest ostatni moment, bo za rok będą wybory do parlamentu, już wyborcy nie będą pamiętać. Ale pan Elsner był dopiero w twoim ruchu, a teraz przeszedł do drugiej partii, także skromny dorobek na razie. Natomiast póki co mamy kampanię samorządową. Jeszcze trwa, tak. Tak. Andrzej Rosiewicz, bardzo proszę. Trzeba się odważyć, marzyć, Mazowsze jest najzdrowsze. I wszystkie pary tańczą. Najpiękniejsza, ta historyczna, heroiczna i ta dzisiejsza. Jak słonko na chmurze, pogodni żyją dłużej. Więc nawet w dzień codzienny ten szary bądź promienny. Bicił troszkę głośniej się do losu. Andrzej Rosiewicz wspiera warszawską wspólnotę samorządową. No i taki podwójny głos w zasadzie, bo tu z playbacku i trochę obok. No, żeby można było tak głosować. Na dwa głosy. Jednocześnie śpiewał, jednocześnie mógł jeszcze coś tam dopowiedzieć. Można głosować z playbacku? Nie wiem. Że ktoś za ciebie głosuje. Czyli pan Rosiewicz nie startuje, tylko wspiera, tak? Wspiera. Tutaj, z tego co pamiętam, to jeszcze wspierał kogoś innego, czyli... No to kiedyś. Ale to... nie, całkiem niedawno. Całkiem niedawno? Tak. No może jak z playbacku, to może wspierać jednego no przecież... i drugiego. No. No. No tak, tak, tak. Ja uważam, że... Znaczy, ja się cieszę, że Andrzej Rosiewicz jest w dobrej formie. Bo to jest pogodne, ten ma się dobrze. Sprawną piosenkę napisał. Ja jak słyszałem całą piosenkę, to mi się z 40-latkiem skojarzyło, bo tam na koniec też tak radośnie jest, tak. A mi się kojarzyło z Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Jazz. Bo tam było... Że pogodnie i tak dalej. I że chłopcy radarowcy. Nie, i że Mazowsze chłopcy... jest najzdrowsze, o. I to właśnie można... To się ładnie rymuje. Mazowsze jest najzdrowsze. A jakby wspierał kogoś w innym mieście? No to byłby większy problem, żeby... Problem, no ale w Radomiu na przykład, w Radomiu się też rymuje, posłuchajmy. Rozpiera mnie duma, ale gdzie są tutaj młodzi, żeby przeszła jakaś duma? Choroba bezrobocia to miasto wytrasa. Ja się pytam, gdzie dla młodych jest tu praca? Tu sprawę zawalił, że nie ma inwestora. W tym mieście brak roboty, to prawdziwa zmora. Rado moje miasto, niech się rozwija. Niech brak pracy waszych marzeń nie zabija. Wszyscy razem dobrze wiemy, czego chcemy. Najlepszego kandydata Makowskiego wybierzemy. To chce w samorządzie uczciwego. No i to jest właśnie szacun, kawał dobrej roboty. Choroba.
wraca. Choreografia trochę jeszcze kuleje, ale to no, ale tak młody kandydat, także jeszcze ma sporo przed sobą. Ale uważam, że bardzo, bardzo sprawnie zrobione. I... Ale przede wszystkim poruszył w piosence te problemy, które są istotne tam w Radomiu widać. Nic nie śpiewa o tym, że ma zawsze powietrze zdrowsze, prawda? No nie, on właśnie tutaj, bo tak jak Andrzej Rosiewicz śpiewał, że jest pięknie, ładnie, zdrowo i pogodnie, i to mi się pogodnie, spodoba, tak. To on właśnie przedstawia zupełnie inny obraz tej rzeczywistości. Bardziej ponury, bardziej brak czarny. Brak pracy, czarny, no, tak. Zresztą i ten kandydat jest zapewne rozwiązaniem tych wszystkich problemów. Zresztą tutaj widać te chodniki zarośnięte trawą, nie ma pracy, nie ma kto tam, wiesz, w porządku zrobić. To jak zarośnięte trawą, to może gołębie by się, nie wiem, czy gołębie się trawą interesują, ale na pewno gołębiami i problemem gołębi też się kandydaci interesują. Nasze codzienne problemy nie są skomplikowane i często, żeby je rozwiązać, wystarczy pomyśleć. Gołębie same w sobie nie są szkodliwe, jednak w momencie, kiedy występują w tak ogromnej ilości, na tak małym obszarze, w swoim nienaturalnym środowisku, pasożyty, które przenoszą, stają się groźne także dla człowieka. Należy zrozumieć, że karmienie gołębi szkodzi samym ptakom. No właśnie, jak gołębie występują, ale w sobie nie są szkodliwe. Prawda? Do wymyślenia, ale... Co za dużo, to niezdrowo. No ale co? Widać, że rzeczywiście gołębie są problemem. Ale to naprawdę, dla mnie to jest odkrycie, że karmienie gołębi szkodzi samym gołębiom. No. No to jest naprawdę niezwykle i myślę, że za to jakaś nagroda by się biologiczna powinna zostać przydzielona. Bo to... naprawdę o gołębiach nigdy nie myślałem w ten sposób, że jak się je dokarmia, to one się mogą zginąć. Mnożą i przez jest to ich giną, za dużo. Bo jest ich za dużo i giną z powodu braku pożywienia, bo się je dokarmia. Bo te które wcześniej już naprawdę... się najadły, już potem nie ma. Można by było... Dobrze, że pani nie wpadła na to, że te gołębie można było wykorzystać jako na przykład przesyłki pocztowe. Prawda? No, nie, konkurencja to są specjalne dla... rasy, wiesz, to tak? Specjalnie to nie są szkolone, takie chlebożercy pospolite, tak? Nie, tamtych się nie dokarmia, albo się je wręcz trochę przygładza, żeby one były bardziej posłuszne może. Tak? No dobrze, było o gołębiach, to teraz dzięcioł, Janusz. To jest ktoś, to jest gość, to jest chłopak sferajny. To jest ktoś, to jest gość, to kandydat nasz fajny. To jest ktoś, to jest gość, to jest gwiazda wieczoru. To jest ktoś, to jest gość, czarny koń tych wyborów. Los mu dał, gdyby chciał, mógłby zostać amantem. A on wolał w Grudziądzu być el komendantem. To jest ktoś. No, że jest czarnym koniem wyborów. To mi się spodobało, tak. To jest dowcipne. Dowcipne i znowuż w tle widzisz, Andrzej Rosiewicz. Mówiłem, że ten problem, co będzie, jak będzie z innego, jakby kogoś popierał z innego obwodu, nie z Mazowsza, prawda? A pan Janusz Dzięcioł, o ile pamiętam, jest z Grudziądza. Tak. 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 No to właśnie. No i nagle tu śpiewa w jednej piosence Mazowsze jest najzdrowsze, a później jedzie do Grudziądza i nic o Mazowszu nie wspomina. No to trochę nie w porządku, uważam. Dzięcioły same w sobie nie są groźne, chyba nie są, że się za karmi będzie karmiło. Chyba, że się za bardzo będzie dokarmiać. No właśnie. Andrzej Tomanek, Wiesław Tubaszewski, panowie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Fajnie, że takie pomysły mają samorządowcy. Bardzo. Ja naprawdę, przecież to się kultura rozwija, prawda? No właśnie. Przecież zauważcie. To nie tylko, że przecinamy stęgi przed wyborami. Ile nowych piosenek powstało dzięki wyborom. Zapraszamy częściej, panowie. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Andrzej Tomanek, Wiesław Tubaszewski, Kabaret Otto.